jesteśmy w Żabcach, w gościnnych Żabcach. Za chwilę rozpoczynamy taki mały, można powiedzieć, spotkanie, turniej, meeting rodzinny, w którym głównym celem przewodnim będzie koło, okrąg, kula. Przejazd rolkami, tym, kto co ma. Mogą być łyżwarolki, deskorolki, wrotki. Rodzinnie przejedziemy się wzdłuż ulicy biegnącej do Pościsz, potem zrobimy sobie nawrót i będzie mały catering, poczęstunek. Będą różne animacje, które będzie prowadzić grupa z GOKU, grupa dziewczyn, no i strażacy, którzy będą też aktywnie uczestniczyć. Puentą, zwieńczeniem będzie pokaz filmowy, projekcja plenerowa filmu. Ja sam nie jestem z Żabiec. Po raz pierwszy gościmy w Żabcach jako stowarzyszenie, ale połączyliśmy siły z GOKiem, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, razem z wójtem Krzysztofem Adamowiczem. Stwierdziliśmy, że ta miejscowość malowniczo położona w centrum zasługuje na taką imprezę. Lokalnie jesteśmy już marką, brandem, myślę, że już rozpoznawalnym. Wnioskujemy często różne dofinansowania. No oczywiście jesteśmy też beneficjentem głównym Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, ale też sięgamy po środki zewnętrzne. A to z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a to z Urzędu Marszałkowskiego, a to z Narodowego Banku Polskiego. Także jesteśmy bardzo aktywni, jesteśmy widoczni, staramy się. Nasz kolejny cel to jest jeszcze jeden odcinek Rodziny Sportem Silna w Rzeczycy. Będzie to albo zwieńczenie wakacji, albo początek roku szkolnego. Dopinamy szczegóły, jesteśmy w trakcie organizacji i dopinania szczegółów. Stowarzyszenie i gmina Międzyrzec Podlaski stawia na rodzinę i na sport. Mieszkańcy Żabiec wygrali głosowanie internetowe. Od 3 lat Stowarzyszenie Idziemy w Kulturę funkcjonujące przy Ośrodku Kultury organizuje takie głosowanie. W zasadzie głosowanie to od 2 lat funkcjonuje, w którym oddajemy głos mieszkańcom, gdzie chcą, gdzie proponują, żeby to kino plenerowe, które od 3 lat się zadziewa w naszej gminie, gdzie ma się odbyć. No i w tym roku Żabce wygrały to głosowanie, więc też bardzo się cieszę, bo to jest taka społeczność, która w ostatnim czasie bardzo fajnie się zaktywizowała. Tak, ja też będę jechała na rolkach. Mniej więcej od 2 lat staramy się wprowadzać przejazdy rolkowe jako taką propozycję aktywności spędzania czasu w gminie Międzyrzec Podlaski. I dzisiaj również właśnie zrobimy sobie taki króciutki przejazd rolkowy na trasie Żabce, Pościsze i z powrotem tutaj pod budynek remizy strażackiej. Już widzę, tutaj troszkę uczestników się zgromadziło. Mam nadzieję, że fajnie nam spędzimy ten czas. Ochotnicza Straż Pożarna z Żabiec zabezpiecza nam przejazd, zarówno jakby kieruje kolumną, jak i wspiera nas, nasze tyły za przeproszeniem, czyli samochód też będzie nam towarzyszył. Tutaj strażacy się zmobilizowali i bardzo, bardzo fajnie się włączyli, za co też serdecznie dziękuję. Staramy się w Ośrodku Kultury pracować ze społecznościami i też wielki ukłon w stronę Koła Gospodyń Wiejskich w Żabcach, które wspiera nas dzisiaj organizacyjnie i tutaj panie czuwały od samego początku nad tym, co trzeba zrobić, w jaki sposób mogą pomóc. Padały te propozycje, także też wielki ukłon, wielkie podziękowania. A samo kino plenerowe też jest realizowane z dotacji, którą Stowarzyszenie Idziemy w Kulturę pozyskało z gminy Międzyrzec Podlaski. Więc to pokazuje, jak bardzo wiele trzeba partnerów, żeby fajne działania się miały miejsce na terenie gminy. Wielki ukłon również w stronę prezesa Stowarzyszenia Moja Gmina, który dzisiaj nas wspiera właśnie w tej imprezie Rodzina Sportem Silna. Bardzo wiele korzyści niesie takie współpracowanie i sieciowanie i łączenie różnych sił do tego, żeby fajne działania się organizowały na terenie gminy.